Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Strzeżcie się wielkiej chciwości, wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Chciwość odwraca serce od Boga. Chciwiec przestaje pragnąć Boga, a zaczyna pragnąć dóbr materialnych. Nie szuka sposobności do zdobywania Królestwa Niebieskiego, ale szuka wyłącznie sposobności do pomnażania swojego majątku. Chociaż chciwość zasadniczo dotyczy rzeczy materialnych, to zdarza się również chciwość w wymiarze duchowym, jako chęć uznania, poklasku, a nawet władzy nad ludźmi. Wszelka chciwość jest złem. Złem, które zabija piękno ludzkiej duszy. Złem, które niechybnie prowadzi do śmierci. Dzisiejsza dobra nowina zaprasza nas nie tylko do podjęcia walki z wadą chciwości w naszym życiu, ale przede wszystkim zmiany kierunku patrzenia. Oderwijmy wzrok od marności tego przemijającego świata, a patrzmy w górę i pragnijmy rzeczy duchowych, nieprzemijających. Można gromadzić skarby wyłącznie dla siebie, jak ten zamożny człowiek z dzisiejszej Ewangelii. Ale trzeba nam pamiętać, że każdy, kto pokłada ufność w dobrach materialnych, przeminie tak samo, jak i one przeminą. Wieczne są tylko dobra duchowe. Kto zgromadzi skarby w niebie, ten ma zapewnioną egzystencję wieczności szczęśliwej.